Halo, halo, dobry wieczór. Minęła 20. Witam Państwa na naszym kolejnym webinarze inwestycyjnym. Z tej strony Grzegorz Półkotycki, dyrektor inwestycyjny w Star Funds. Na początek prośba, jakbyście mogli Państwo na czacie napisać, czy mój głos do Was dociera. Świetnie, dziękuję. Ok, zatem dzisiejszy webinar zgodnie z sugestiami części osób będzie miał nieco bardziej zwięzłą formę niż zwykle. Postaram się zająć Państwu około 45 minut. Zważywszy na taki przedmajówkowy wieczór, taka skrócona forma myślę, że będzie odpowiednia. Choć tradycyjnie po mojej części mamy sesję pytań i odpowiedzi. Jeżeli na bazie przygotowanego dzisiaj materiału wiąże się dłuższa dyskusja, to ja jestem do Państwa dyspozycji. Dzisiejsze spotkanie nosi nieco złowrogi tytuł, ale to tylko pozory, a moim zadaniem będzie przedstawić Państwu, jak naszym zdaniem optymalnie dobierać różne aktywa inwestycyjne do portfela, aby uzyskać w tych szczególnych czasach dobre wyniki inwestycyjne, nie ponosząc nadmiernego ryzyka. A więc dzisiejszym tematem przewodnim jest taka seria pytań. Powrót inflacji, kolejna wojna, jak szukać zysków? Oprócz tego nasze stałe punkty programu, czyli wykres dnia, omówienie wyników portfeli modelowych oraz sesja pytań i odpowiedzi. A więc od razu przejdźmy do tego wykresu, który na dzisiaj Państwu chciałem zaprezentować i który ma też związek z tym, jak patrzymy na rynki akcyjne i też z tej perspektywy, jakie fundusze akcyjne dobieramy do tej części akcyjnej portfeli modelowych. Tutaj na tym wykresie widzicie Państwo taką relację pomiędzy spółkami reprezentującymi faktor wzrostowy, a w relacji do spółek, które reprezentują faktor wartościowy. Tak, żeby trochę przybliżyć Państwu tą może nieco zawiłą inwestycyjno-ekonomiczną nomenklaturę, to wyobraźmy sobie, że w tej pierwszej grupie, czyli w gronie tych spółek wzrostowych, mamy spółki, które charakteryzują się modelem biznesowym opartym o innowacyjność. Zazwyczaj są to spółki z obszaru nowych technologii, czasami spółki biotechnologiczne, czasami jacyś innowatorzy również w innych niż technologie informatyczne dziedzinach. I to są spółki, które charakteryzuje szybki, dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. Bardzo często we wczesnej fazie nie korespondują z tym wzrostem przychodów jeszcze zyski, ponieważ spółki bardzo mocno inwestują w rozwój, ponosząc koszty. W związku z tym jeszcze to nie jest na tym etapie, kiedy marże są dodatnie i spółka generuje zyski, wypłaca dywidendę czy dokonuje skupu akcji własnych. I mamy takie typowo właśnie wzrostowe spółki. Przez ostatnie lata to właśnie tego typu spółki były takimi kluczowymi motorami wzrostu, szczególnie na amerykańskiej giełdzie. Jak popatrzymy sobie na takie podmioty jak na przykład Apple, jak Microsoft, jak Amazon czy Nvidia, to są właśnie przykłady takich szybko rosnących spółek, które też od strony wycenowej charakteryzowały się wysokimi poziomami wycen, rozumianymi jako wysokie poziomy mnożników wyceny, czyli za jednostkę zysku tego typu spółek płacono wielokrotnie więcej niż tych spółek należących do tej drugiej grupy, o której za chwilkę powiem. Ta druga grupa, czyli ten faktor wartość, to spółki, które zazwyczaj mają charakter już mocno ustabilizowanych biznesów. To są spółki, które czasami w niektórych przypadkach to były spółki, które kiedyś miały właśnie charakter wzrostowy, natomiast doszły do takiej skali, że dalszy dynamiczny wzrost nie jest już możliwy i te spółki charakteryzują się niższym tempem wzrostu biznesu, niższymi wycenami. Zazwyczaj charakteryzuje je również większa skłonność do dzielenia się zyskami z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidend czy skup akcji własnych, a to z prostej przyczyny, bo nie widzą możliwości generowania tego ponadprzeciętnego wzrostu, w związku z tym wygenerowane środki pieniężne nie podlegają reinwestycji w ten
już nie tak szybko rosnący biznes, tylko po prostu są zwracane akcjonariuszom. I teraz do czego tutaj ten, co ten wykres ma przedstawiać? Otóż ten wykres przedstawia no, piękną historię przewagi spółek o charakterze wzrostowym nad spółkami o charakterze value na przestrzeni, można powiedzieć, że ponad jednej dekady, bo zaczęło się to gdzieś tam w okolicach poprzedniego szczytu na rynkach akcji, czyli gdzieś tam w okolicach 2007 roku i te spółki zaczęły zyskiwać i do pewnego momentu ten trend miał taki dość łagodny przebieg. Tak naprawdę to było odrabianie wcześniejszych strat, które miały miejsce po pęknięciu bańki internetowej w 2000 roku. Natomiast ewidentnie ta przewaga spółek wzrostowych nad spółkami wartościowymi przybrała na sile w roku 2018, a szczególnie bezpośrednio po wybuchu pandemii w roku 2020 i osiągnęła swój szczyt w roku 2021. A w zasadzie takie były to podwójne, takie dwa szczyty, taki podwójny szczyt się ukształtował i miało miejsce później taka pamiętna korekta na spółkach technologicznych, która w przypadku niektórych funduszy zabrała z wartości po 40-50% wartości jednostek uczestnictwa. To mówię o funduszach, które były tak wyraźnie skoncentrowane na tylko i wyłącznie takim segmencie tych spółek zazwyczaj software'owych, bazujących na biznesach związanych z chmurą obliczeniową, cyberbezpieczeństwem, działających w modelu software as a service. I po tym drastycznym załamaniu się, które trwało od jesieni 2021 roku do jesieni 2022 roku, czyli przez 4 kwartały, doszło do ponownej takiej wolty. Mniej więcej od kilku tygodni jesteśmy znowu w okolicach tych poprzednich dwóch szczytów. W naszej ocenie z dość dużym prawdopodobieństwem, że ponownie może nastąpić tego typu zwrot, a co za tym idzie, upatrujemy szansy w tym, aby trzymać się nieco bardziej tych spółek, które mogą być beneficjentami tego zwrotu, czyli tym razem właśnie spółek reprezentowanych przez ten faktor, czy charakteryzujący się tym faktorem wartość. I tu jeszcze, aby troszkę ubarwić ten przekaz, to chciałem tutaj Państwu pokazać te dwa poprzednie szczyty, w którym dochodziło do zmiany tej siły relatywnej, gdzie po wyznaczeniu szczytu to spółki, ten styl inwestycyjny wartość zyskiwał nad stylem inwestycyjnym wzrost i jak na tym tle zachowywał się szeroki indeks giełdy amerykańskiej. Zwróćcie Państwo uwagę, że przy tym pierwszym szczycie, tutaj zaznaczonym tą skrajną pionową czerwoną linią, od szczytu jakby siły tej relatywnej spółek wzrostowych do dołka, mieliśmy do czynienia ze wzrostem indeksu S&P 500 do 21% ponad. Kolejny zwrot miał miejsce, kiedy indeks S&P 500 spadał. W tym czasie spadło 17%. Można powiedzieć, na bazie tych dwóch przykładów nie ma reguły. Natomiast kolejna zwrotka, tu oczywiście ze znakiem zapytania, bo na razie przypuszczamy, że taka ewentualność może mieć miejsce, być może będzie miała ponownie swoją taką koincydencję z rynkiem wzrostowym, tak jak to miało miejsce pomiędzy sierpniem 2020 roku a majem 2021 roku. Tego nie wiemy, natomiast to, na co chcielibyśmy tutaj zwrócić uwagę, to, że wydaje nam się, że w chwili obecnej ta ekspozycja na rynku akcji wydaje się bezpieczniejsza, jeżeli jest zrobiona właśnie poprzez ekspozycję na spółki o charakterze value. To tyle, jeżeli chodzi o ten wykres dnia. Teraz chciałbym przejść do naszego tematu dnia, czyli powrót inflacji, kolejna wojna, jak szukać zysku. Ostatnie tygodnie na rynkach finansowych upływają pod znakiem wzrostu rentowności obligacji skarbowych. Ci z Państwa, którzy są tutaj stałymi bywalcami naszych webinarów, to pewnie pamiętają, że dosyć mocno kontestowaliśmy taki powszechny pogląd mówiący o tym, że po wyznaczeniu szczytów rentowności amerykańskich obligacji skarbowych na poziomie 5% jesienią ubiegłego roku i zrealizowaniu się takiego pięknego rajdu na tych obligacjach, czyli spadku rentowności, co widzicie tutaj Państwo w prawej części tego wykresu, zaznaczone te spadki rentowności, to są te słupki czerwone spadające do poziomu poniżej 4%, dokładnie z 5 do 3,80%, w ciągu tak naprawdę kilku tygodni.
Trochę nam się nie podobał ten taki powszechny optymizm mówiący o tym, że rok 2024 będzie stał pod znakiem no, niemalże pewnej kontynuacji tego trendu spadkowego w ślad za obniżaniem stóp procentowych przez Fed i też inne banki centralne. No, tymczasem mamy otóż sytuację diametralnie różną, bo wręcz te rentowności podążają w górę. I dopóki te wzrosty były niewielkie, tam do poziomu 4,35, już kilkukrotnie w pierwszym kwartale takie poziomy były osiągane, to nie niosło to ze sobą jakichś konsekwencji negatywnych dla innych obszarów rynku finansowych. Natomiast to, co już się w samym kwietniu wydarzyło, czyli ten ostatni taki ząbek do góry, który wyciągnął te rentowności na poziom ponad 4,60, a nawet bliżej 4,70, zaczął przeszkadzać w zasadzie większości tych bardziej ryzykownych klas aktywów, czyli akcjom, szczególnie właśnie tym akcjom spółek technologicznych, akcjom spółek wzrostowych, bo to właśnie te sektory są najbardziej wrażliwe na wzrosty rynkowych stóp procentowych, a to z racji tego, że można powiedzieć, że bieżąca wycena akcji to jest zdyskontowane na dzień dzisiejszy suma przyszłych przepływów pieniężnych. A jako, że te spółki no, charakteryzują się tym, że one szybko rosną i jeszcze póki co tych przepływów pieniężnych tu i teraz nie generują tak dużych, one się pojawią dopiero za lat kilka, a w niektórych wypadkach jakby apogeum generowania tych przepływów pieniężnych to będzie za lat kilkanaście. W związku z tym dyskontowanie tych przyszłych przepływów pieniężnych coraz wyższą stopą procentową daje w efekcie niższą wartość bieżącą. W związku z tym tego typu modele biznesowe są bardzo wrażliwe na ruchy stóp procentowych, tych rynkowych stóp procentowych. I to jest jakby jeden z takich powodów, dla których te rentowności obligacji wyzwoliły tą kwietniową korektę na rynkach akcji. Co ciekawe, i to też będzie miało związek z tym, co Państwu powiem w dalszej części, prawie w ogóle nie niosło to za sobą jakiegoś negatywnego wpływu na rynek surowcowy, czy tak wężej rozumiany rynek metali szlachetnych, które mimo tych wzrostów rentowności, one ten kwiecień, no widać, kończą solidnymi zyskami. Dlaczego mówię w ogóle o rentownościach, kiedy mieliśmy patrzeć tutaj przez pryzmat powrotu inflacji? Otóż ma to ze sobą silny związek. Jeszcze tutaj taki jeden slajd, który chciałbym, żebyście Państwo zaobserwowali, że to, co się dzieje w chwili obecnej, czyli te rentowności na wyższym poziomie niż to było jeszcze w latach poprzednich, a można powiedzieć, że przez dobre półtorej dekady, czyli bezpośrednio po wielkim kryzysie finansowym 2008 roku, kiedy to stopy procentowe poprzez no, taką nową inżynierię finansową banków centralnych zostały sprowadzone do poziomów no, bardziej 1,5-3,5, a bezpośrednio po COVID-zie wręcz nawet do niemalże zera, a w niektórych krajach do poziomów ujemnych, tak jak to na przykład było w Szwajcarii czy w strefie euro, ale kiedyś to nie było tak. Kiedyś takim normalnym poziomem do wielkiego kryzysu finansowego to był przedział rentowności pomiędzy 3,5 a 5,25. I teraz wydaje się, że te rentowności po prostu wracają w miejsce, w którym były kiedyś. Jaki ma to związek z inflacją? Inflacja to jest miara makroekonomiczna, która przez lata była zjawiskiem zapomnianym do tego stopnia, że banki centralne czyniły wysiłki, żeby wręcz wywołać inflację, żeby pobudzić inflację, która na poziomie umiarkowanym, czyli na takim poziomie powiedzmy między 0,5 czy 1%, a 2,5, no 3 maksymalnie, jest zjawiskiem gospodarczo pożądanym, ponieważ no wyzwala większą skłonność do konsumpcji, a mniejszą skłonność do oszczędzania. I to prowadzi do tego, że wzrost gospodarczy jest na zadowalającym poziomie, a to tak naprawdę jest
celem władz monetarnych, aby zapewnić no, z jednej strony stabilność cen, a z drugiej strony odpowiedni wzrost gospodarczy i w miarę pełne zatrudnienie w gospodarce. Natomiast jak widzicie Państwo, to co się wydarzyło po wybuchu pandemii, czyli jakby zalanie rynku żywym pieniądzem, do tego zastosowanie tego reżimu zerowych stóp procentowych, no, skutkowało eksplozją inflacji, która była dwojakiego charakteru, bo oprócz tego, że to był czynnik popytowy, to również dały znać tutaj o sobie bariery podażowe. Wystarczy popatrzeć na to, jak drożały w pewnym momencie surowce, jak drożały koszty transportu. No to był bardzo taki no, szokowy skok tej inflacji, który no, doprowadził do tego, że w Stanach Zjednoczonych no, zobaczyliśmy poziomy 9%, co jest poziomem niespotykanym od wielu lat. Rok 2022, jego druga połowa i cały rok 2023 stały pod znakiem dynamicznego spadku inflacji. Natomiast jak widzicie Państwo na te słupki, ostatnie 8-9 słupków po prawej stronie, no to są odczyty inflacji powiedzmy z 5 miesięcy ubiegłego roku i 3 miesięcy tego roku. No i ta inflacja nie schodzi do poziomu takich, jakie były przed COVID-em. Ona się utrzymuje uparcie na poziomie powyżej 3%. Jak się popatrzy na taką nieco bardziej szczegółową dekompozycję źródeł tej inflacji, tutaj na tym wykresie widać te czerwone słupki, to jest inflacja towarów z wyłączeniem żywności i energii jako tych elementów najbardziej zmiennych, a z drugiej strony mamy inflację usług z wyłączeniem kosztów mieszkania, które też mają charakter zmienny i podlegają, mają no, dużą korelację z cenami nieruchomości. W związku z tym zarówno ta inflacja towarowa, jak i ta inflacja usługowa jest oczyszczona o te takie najbardziej zmienne elementy, żeby dać taki pełen, prawdziwy obraz tego, jakie zjawiska inflacyjne w gospodarce panują. Jak widzicie Państwo, to w tym okresie do wybuchu pandemii mieliśmy do czynienia z niewielką inflacją w sektorze usług, taką, która gdzieś tam przejściowo przebijała poziom 2,5%, ale też były okresy, gdzie tej inflacji w sektorze usług nie było wcale. Natomiast raczej typową sytuacją była deflacja w sektorze towarów, co było zjawiskiem w pełni zrozumiałym, bo postęp technologiczny oraz wpływ deflacyjny zalewania świata towarami z Chin prowadził do tego, że te towary były coraz tańsze. Wybuch pandemii spowodował przejściowy wyskok zarówno w obszarze inflacji towarowej, jak i w obszarze usług. Natomiast ten efekt szybko zanikł. Dzisiaj widzimy już, że w przypadku towarów mamy z powrotem deflację. Natomiast zobaczcie Państwo, co się dzieje z tą inflacją w sektorze usług. Ona z racji tego, że rynek pracy w Stanach Zjednoczonych, zresztą na całym świecie, jest dość ciasny. Pracownicy mają wysoką siłę przetargową w relacjach z pracodawcami. W związku z tym podwyżki płac, różnego rodzaju premie, za którymi nie nadąża efektywność pracy, no prowadzi do tego, że mamy tutaj do czynienia po stronie usług, gdzie zazwyczaj trudno jest zastąpić człowieka po prostu wyższą inflację, dużo wyższą niż to, co było w tym okresie przed COVID-owym. Jakbyśmy mieli gdzieś tam szukać jakichś analogii historycznych, no to na pewno taką dekadą, która daje pogląd, jak te zjawiska inflacyjne mogą się rozwijać, są lata 70. ubiegłego wieku. Tutaj tym wykresem, jakby może proszę się nie sugerować, patrząc przez pryzmat samych wartości nominalnych dynamiki inflacji w latach 70., ponieważ pewnie sporo nas tutaj różni w stosunku do tego, co działo się w latach 70., no począwszy od tego, że wtedy tak naprawdę te paliwa kopalne, ropa naftowa była
jedyną alternatywą. Wtedy ten świat, ta gospodarka zachodnia była w praktyce wyłącznie uzależniona od ropy płynącej z Bliskiego Wschodu. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to był rynek, który był zdominowany przez związki zawodowe, których pozycja przetargowa była znacząco większa niż jest dzisiaj, więc tych różnic jest trochę. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że inflacja, jak już wybuchnie, to ona postępuje w takich falach, ona ma taki charakter cycliczny. Teraz no, kluczowe jest, aby nie doprowadzić do tego, aby ta kolejna fala inflacji miała miejsce, a to oznacza, że jeżeli banki centralne, jeżeli decydenci monetarni wyciągnęli wnioski z historii, no to będą dość wstrzemięźliwie podchodzić do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych, właśnie ze względu na niechęć do powtórzenia tego, co się działo historycznie, czyli do wzrostu inflacji. Oczywiście, czy to się uda, no tego nie wiemy. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że z tymi siłami inflacyjnymi ta walka wciąż trwa. Naszym zdaniem daleko jest do jej zakończenia. Jakie to ma konsekwencje inwestycyjne, bo tak naprawdę to tutaj o to wszystko chodzi, jak te portfele skonstruować, z jakich instrumentów one się powinny składać, aby unikać tego, co będzie się zachowywało słabo w takim ujęciu, no dzisiaj patrzymy na to w takim ujęciu bardzo długoterminowym, a na co stawiać, co może być tym aktywem, które będzie beneficjentem takiego, a nie innego reżimu inwestycyjnego, sytuacji gospodarczej, takiej makroekonomicznej właśnie z uwzględnieniem chociażby inflacji. I tu jeszcze jeden wykres, który pokazuje taką lekcję z historii, to jak no, warto mieć otwarty umysł i patrzeć nie tylko przez pryzmat tego, jak pewne aktywa się zachowywały przez ostatnie 3 lata, 5 lat, może dekadę, może trochę więcej, tylko jak się zachowywały w nieco dłuższym horyzoncie czasowym, jak sięgniemy nieco bardziej wstecz. Otóż takie powszechne przekonanie o tym, że obligacje długoterminowe, tu też taki bardzo wyraźny akcent, mówimy dzisiaj o obligacjach takich, które przez lata, przynajmniej ostatnich 40 lat, były na rynkach finansowych postrzegane, te długoterminowe obligacje, jako taki klasyczny dywersyfikator portfela, które charakteryzowały się tym, że w okresie, kiedy na rynkach akcyjnych działo się słabo, to zazwyczaj w tym samym czasie na rynkach obligacji tych długoterminowych można było osiągać spektakularne, jak na obligacje, stopy zwrotu. Natomiast taka właśnie ujemna zależność, odwrotna korelacja, to jest zjawisko, które jest obserwowane tak naprawdę w ciągu ostatnich 20 kilku lat i historycznie takie epizody raczej bywały krótkie. Tak, czyli mieliśmy tam w latach 30. taki krótki epizod, później w latach 40., w latach 60., natomiast przez większą część czasu obligacje nie dawały takiej typowej ochrony w okresach dekoniunktury rynkowej, która oczywiście cyklicznie się zdarzała. Te bessy na rynkach akcji, one oczywiście się cyklicznie zdarzały. Nie zawsze były głębokie w takim ujęciu nominalnym, jak te takie powszechnie znane, jak Wielka Depresja, czyli krach roku 29, czy krótki krach w roku 87, czy wielki kryzys finansowy 2007 ze szczytem 2007, a dołkiem w 2009 roku. Takie bessy o zasięgu powiedzmy 20%, 30%, one się zdarzały oczywiście częściej, natomiast jakby nie zawsze te obligacje długoterminowe dawały takie schronienie inwestorom, a zazwyczaj tak się właśnie działo w okresie podwyższonej inflacji, efektywnie w okresach wyższych stóp procentowych. Jak mówimy o tych obligacjach, to warto zwrócić uwagę też na pewną charakterystykę polityki gospodarczej, jaka jest prowadzona obecnie w Stanach Zjednoczonych, ale też w większości krajów Zachodu. To jest polityka bardzo, bardzo fiskalnie ekspansywna. To oznacza, że rządy poszczególnych krajów wydają więcej niż ściągają z podatków, co oznacza, że jakby prowadzą politykę takiego permanentnego deficytu. I
Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo jak popatrzycie sobie Państwo, to te bardzo takie głębokie, ujemne, bordowe słupki, często sięgające nawet dwucyfrowych, ujemnych wartości procentowych w relacji do PKB, czyli skala deficytu, czyli skala tego manka, jakie w kasie państwa jest w relacji do wielkości PKB, była bardzo duża chociażby w roku 2009, 2020. Tylko warto zwrócić uwagę na to, że to były lata szczególne, bo to były lata głębokiej recesji i w związku z tym wydatki państwa na pobudzenie gospodarki są uzasadnione. Zresztą później następowały dość szybkie ograniczania tego deficytu budżetowego, chociażby po roku 2009 z poziomu ponad 13% deficytu. Stany Zjednoczone w przeciągu 4 lat ten deficyt zmniejszyły do poziomu poniżej 5%, a kolejnych 2 zeszły do poziomu około 3%. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje teraz. Mimo tego, że recesja, której większość się spodziewała, czy to w roku 2022, czy w roku 2023, ona nie nadchodzi. Gospodarka amerykańska, jeżeli chodzi o dynamikę, rozwija się dość dobrze, można powiedzieć nawet, że bardzo dobrze, na pewno bardzo dobrze w relacji do oczekiwań wcześniejszych, a tutaj deficyt sięga prawie 8%. Co więcej, z prognoz, które sama administracja amerykańska prezentuje, to ten deficyt w ogóle nie, oni nie zamierzają go zmniejszać. On cały czas będzie kształtował się na poziomie około tych 7,5%. A jak sfinansować ten deficyt? No deficyt finansuje się po prostu poprzez emisję obligacji. Dlatego mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te wysokie rentowności obligacji, duża podaż obligacji oraz odporna na spadki inflacja, wręcz nawet ryzyko podniesienia się tej inflacji, no stwarzają presję na rentowności obligacji, tych długoterminowych. Dlatego my dziś te obligacje traktujemy nie jako takie aktywo strategiczne, bo jako aktywo strategiczne traktujemy obligacje krótkoterminowe, które nie niosą ryzyka stopy procentowej. One stanowią bardzo pewny element portfela, który przyniesie stopę zwrotu bardzo łatwo policzalną i ryzyko tego, że to odchylenie od tej przewidywanej stopy zwrotu będzie duże, jest ekstremalnie niskie. Natomiast te długoterminowe obligacje, to tutaj już mamy do czynienia z innym podejściem. Dzisiaj takie długoterminowe granie pod zyski na obligacjach właśnie takich o dłuższym terminie zapadalności jest uzasadnione tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli spodziewamy się drastycznego spadku aktywności ekonomicznej i reakcji Fedu poprzez gwałtowne obniżki stóp procentowych. To jest jeden ze scenariuszy, w którym te obligacje dadzą zarobić i będą takim realnym zabezpieczeniem akcyjnej części portfela. Drugi przypadek to jest sytuacja jakiegoś takiego nagłego kryzysu wynikającego z jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, czegoś powiedzmy ze sfery na przykład geopolityki. I tutaj ten wątek tej potencjalnej wojny, jakiejś eskalacji konfliktu, który gdzieś tam tli się pod powierzchnią, o którym tutaj za chwilę będę chciał też 2 słowa powiedzieć. Natomiast, żeby podkreślić to, dlaczego dzisiaj obligacje długoterminowe pojawiają się w niektórych portfelach, nie jako strategiczne aktywo, tylko raczej właśnie jako takie aktywo, które wykorzystujemy do tego, że jesteśmy po dużym wzroście rentowności, to aktywo zapracuje fajną stopą zwrotu w sytuacji, jeżeli te rentowności się lekko skorygują, czy to z powodów chociażby tego, że już mocno porosły krótkoterminowo, czy to z powodów właśnie pojawienia się jakichś obaw recesyjnych, czy też właśnie takiego eventu geopolitycznego, jakiegoś takiego skrajnie negatywnego, czarnego łabędzia. Natomiast jeszcze chciałbym zwrócić Państwa uwagę na takie czynniki, które mogą, czy być może już rozpoczęły pewną zmianę takiego reżimu makroekonomicznego, takiego reżimu w kontekście inflacji i poziomu stóp procentowych, jakie będą obowiązywały w kolejnych latach, a być może nawet dekadach. Tutaj chciałbym wypunktować kilka takich właśnie strukturalnych sił, takich zmian,
które do tej pory obowiązywały, a już teraz przestały obowiązywać, jak również pojawienie się takich nowych zjawisk, które w efekcie oznaczają potencjalnie utrzymywanie się tej inflacji, a tym samym stóp procentowych na nieco wyższym poziomie niż to, co znamy z lat poprzednich. I tutaj mamy to podzielone na takie cztery obszary. Pierwsza rzecz to polityka. Tak jak mówiłem wcześniej, te deficyty budżetowe, tak jak kiedyś te działania rządów były antycykliczne, czyli deficyty budżetowe pojawiały się takie znaczące w okresach recesji, tak teraz niemalże nie ma to znaczenia, czy ta recesja jest, czy nie ma. Mamy obecnie do czynienia ze wzrostem gospodarczym, a polityka gospodarcza, polityka fiskalna jest ekspansywna, czyli jest procykliczna. A czemu się tak dzieje? No, niestety demokracje przy wielu swych zaletach mają też jedną potężną wadę. Po prostu cykl wyborczy skutkuje tym, że no, politycy, aby zostać wybrani ponownie, no, walczą o głosy swojego elektoratu, próbują poszerzać ten elektorat. Populizm to jest zjawisko, które rośnie w siłę na całym świecie i tak naprawdę politycy są no, zakładnikami tych obietnic wyborczych, które składają po to, żeby utrzymać władzę. Kolejny element to są strukturalne zmiany na rynku pracy. Ten rynek pracy jest ciasny, to znaczy widzimy siłę konkurencyjną pracowników nad pracodawcami. To gig economy, czyli taka ekonomia, taki rynek pracy dorywczej. Pracodawcy nie mają stabilności, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników, a tym samym szybka rotacja pracowników wymaga no, szybkiego uzupełniania wakatów, a co w praktyce oznacza po prostu przepłacanie stawek. W zachodnich społeczeństwach, no, w Stanach Zjednoczonych, legalizacja narkotyków w poszczególnych stanach to już jest chleb powszedni. No, wiadomo, to prowadzi do uzależnień, to eliminuje całą masę ludzi z rynku pracy, powodując jakby potęgowanie tych problemów. No i jeszcze to państwo dobrobytu, które no płaci socjal osobom, którym wystarcza taki zasiłek do tego, żeby żyć, nie motywując do tego, żeby podejmować pracę. Jeszcze z tych obszarów polityki, trendy związane z transformacją energetyczną, no to są trendy, które są inflacjogenne. Dodatkowo jeszcze koszty regulacji w różnych obszarach, w różnych dziedzinach, szczególnie w Unii Europejskiej, to są czynniki mocno inflacyjne. Jeżeli chodzi o strukturę przemysłu, no to mamy bardzo mocno kapitałochłonne obszary takie jak produkcja energii, jak transport, transformacja aglomeracji miejskich. To też jakby wzmaga te procesy inflacyjne. I to, co kiedyś, ta technologia, o której mówiłem, czyli to coś, co było kiedyś takim czynnikiem obniżającym ceny w gospodarce, no tak teraz dość szybko się to zmienia. Jeżeli chodzi o programowanie, jeżeli chodzi o social media, ICT, chociażby z powodu tego, że to są obszary takiej największej penetracji, jeżeli chodzi o artificial intelligence, o sztuczną inteligencję, której jakby implementacja no, jest droga. Widzimy chociażby po zyskach NVIDII, która produkuje półprzewodniki do tej technologii. Po prostu to są ogromne nakłady inwestycyjne po to, żeby zbudować jakieś przewagi właśnie w tej dziedzinie i to właśnie te spółki z tych segmentów je ponoszą, co będzie miało odzwierciedlenie w cenach ich usług w przyszłości. Jeżeli chodzi o kierunki geograficzne i geopolitykę, to mamy ewidentnie przeniesienie takiej miejsca nacisku na rozwój infrastruktury czy rozwijanie rynku nieruchomości, przenoszenie tych akcentów z Chin na rynki wschodzące. W Chinach mamy ewidentnie potężny kryzys, natomiast w wielu krajach na rynkach wschodzących jakby tą pałeczkę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o dynamiki, przejmują właśnie tamte obszary. Jesteśmy świadkami deglobalizacji.
wiele krajów nauczone doświadczeniami post-covidowymi, z których takie kluczowe kwestie to właśnie te niewydolne łańcuchy dostaw, to opieranie dostaw na produkcji w Chinach czy w ogóle w Azji. No skutkuje tym, że wiele korporacji podjęło decyzję o tym, żeby skrócić te łańcuchy dostaw, żeby budować czy wchodzić w kooperację z dostawcami, którzy są zlokalizowani geograficznie bliżej. To w znaczący sposób podraża koszty tych półproduktów i ostatecznych produktów gotowych i też jest czynnikiem inflacyjnym, niezależnie od tego, że konieczność jakby zbudowania alternatywnych łańcuchów dostaw oznacza wzrost inwestycji, też presja na koszty surowców i produktów końcowych. No i tutaj ten geopolityczny wątek, czyli no jesteśmy świadkami nowej ery zimnej wojny, gdzie świat jest podzielony na dwa bloki. Tu już widać, że o ile wcześniej, w tym takim okresie po upadku no, Związku Radzieckiego, mieliśmy taki okres 3 dekad względnego spokoju, dużej dynamiki, jeżeli chodzi o globalizację, gdzie ten dostęp do kapitału był taki, no mówiło się oczywiście, że wbrew temu sloganowi, że kapitał nie ma narodowości, że oczywiście ma narodowość, że różnego rodzaju instytucje finansowe w danym kraju finansują bardziej chętnie te podmioty, które są zbliżone jakby interesami narodowymi. Natomiast w praktyce to jednak ten kapitał faktycznie nie miał narodowości i ktoś, kto miał dobry model biznesowy, dobry pomysł na biznes, to zawsze był w stanie znaleźć kapitał. No tak teraz no, trudno sobie wyobrazić, żeby gdzieś tam jakiś podmiot, nie wiem, z rynku chińskiego czy z Rosji miał szansę na zdobycie kapitału w jakichś tam międzynarodowych konsorcjach kredytowych państw zachodnich. Tak, no, tutaj ewidentnie się taka bariera stworzyła. I to będzie podnosiło koszt tego kapitału, ponieważ powiedzmy, no, te podmioty będą szukały tylko, że tak powiem, w gronie tego własnego bloku geopolitycznego. No i coś, co oczywiście ma też bardzo istotne znaczenie, no to znaczenie z perspektywy właśnie deficytów budżetowych państw, to wzrost wydatków militarnych. No można powiedzieć, które nie były ponoszone w jakimś stopniu znaczącym właśnie przez te 3 takie dekady względnego geopolitycznego spokoju. Przykład Polski jest tutaj chyba najlepszym przykładem, który pokazuje, jak dużo tego nowego długu trzeba wyemitować, aby te wydatki zbrojeniowe sfinansować. No i czwarty element to jest demografia. Pokolenie tego powojennego wyżu demograficznego, ono w Stanach Zjednoczonych przeszło na emeryturę, podobnie się dzieje w Chinach, w Europie, w Japonii. No i to niesie za sobą wydatki na opiekę zdrowotną i emerytury, i to jest właśnie ten kolejny element, który podnosi tą presję na deficyty budżetowe w poszczególnych krajach i jakby implikuje konieczność emitowania coraz większej ilości obligacji. W związku z tym, jeżeli nie obligacje, to co może być takim długoterminowym zabezpieczeniem na takim balansem dla części akcyjnej w portfelach? Może tutaj nie jest to najszczęśliwszy wykres do tego, żeby zobrazować, natomiast on ma taki wymiar symboliczny. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest wykres no, z jednej strony obligacji skarbowych, takich bardzo długoterminowych, 20-letnich i dłuższych amerykańskich, które jeszcze tak w roku 2020 po tym dociśnięciu stóp do zera przez Fed miały taki swój łabędzi śpiew, wyznaczając szczyty, ale później już było tylko i wyłącznie gorzej. No natomiast na przestrzeni tych ostatnich 8 lat twarde aktywo, które w odróżnieniu do obligacji, których jest coraz więcej, to złoto, czy generalnie metale szlachetne, których podaż jest ograniczona i tempo przyrostu tej podaży jest no, bardzo niskie. Na pewno dużo niższe niż skala wzrostu podaży obligacji. No, ruch ceny jest no, bezdyskusyjny, jest po prostu rosnący.
Dlatego można powiedzieć, że w takim długoterminowym ujęciu, takim zabezpieczeniem w czasach może niekoniecznie jakiejś hiperinflacji, ale inflacji, która jest wyższa od tego, co było w ciągu ostatnich dwóch dekad, to jednym z takich właśnie zabezpieczeń to jest obszar metali szlachetnych, a drugim to szeroko rozumiane surowce. I tutaj, żeby zobrazować, jak duża zależność jest pomiędzy inflacją a chociażby ropą naftową, która jest kluczowym składnikiem koszyka surowcowego, w największym stopniu wpływa na to, jak sektor surowcowy się zachowuje. Tu właśnie pokazuje ten wykres, gdzie ta korelacja widać na przestrzeni lat jest bardzo, bardzo duża. W związku z tym, jeżeli mamy się obawiać wyższej inflacji, jakichś takich epizodów wzrostu inflacji, no to właśnie surowce i metale szlachetne to jest taki element, który w tych portfelach powinien się znajdować. Może nie zawsze, może nie w każdym momencie, natomiast są takie momenty, gdzie warto to mieć. W chwili obecnej w zasadzie w większości portfeli, w których polityka inwestycyjna zakłada coś więcej niż tylko i wyłącznie bezpieczne instrumenty, takie pieniężno-obligacyjne, to wykorzystujemy ten mandat do tego, żeby te portfele właśnie w ten sposób zabezpieczać przed dekoniunkturą rynkową wynikającą właśnie ze wzrostu czy utrzymywania się wyższej inflacji. Natomiast tak jak już mówiłem wcześniej, jakby zupełnie nie pozostawiamy obligacji o tej nieco dłuższej zapadalności, nie zapominamy o obligacjach, bo tlące się gdzieś tam pod powierzchnią konflikty, których wybuch może spowodować wzrost takiego napięcia na rynkach finansowych, tak jak to się chociażby dzieje obecnie na Bliskim Wschodzie, bo potencjalny konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem to jest rzecz bardzo, no, poważna. Ten ostrzał rakietowo-dronowy, jaki miał miejsce kilka tygodni temu ze strony Iranu, no, napędził trochę strachu. W zasadzie jakby Izrael powstrzymał się póki co od wetu, natomiast no, taka pełnoskalowa wojna to byłby czynnik, który nosi znamiona zupełnie innego kalibru niż to, co działo się chociażby w październiku, nieoczekiwanym ataku Hezbollahu na Izrael, bo to zupełnie inna skala, to czynnik zupełnie lokalny. Oczywiście katastrofa humanitarna, natomiast jak to zazwyczaj bywa na rynkach finansowych, które są nieczułe na ten aspekt taki czysto ludzki, po prostu tam rynki przeszły na tym do porządku dziennego. Nawet można było powiedzieć, że po jakimś takim krótkim wzrostowym epizodzie ropa naftowa wręcz nawet spadała po wydarzeniu. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, nie odżegnujemy się zupełnie na portfelach od tych obligacji długoterminowych, ponieważ ich bieżące rentowności raczej wykluczają w krótkim terminie jakieś takie istotne prawdopodobieństwo potencjalnie dużej straty na nich, a z drugiej strony stwarzają właśnie szanse na zyski w przypadku czy takiego właśnie geopolitycznego eventu, czy jakiegoś takiego zmaterializowania się takiego negatywnego gospodarczo scenariusza, w którym to Fed byłby zmuszony do cięcia stóp. Nie jest to nasz scenariusz bazowy, bardziej to jest raczej takie zabezpieczenie na wypadek wystąpienia takiego zdarzenia. Okej, jeżeli chodzi o tą część, o ten temat dnia, to było to wszystko. Mam nadzieję, że jakby to, co było moim celem, czyli jakby przedstawienie sposobu, w jakich chcielibyśmy tak długoterminowo te portfele zabezpieczać przed wystąpieniem takiego scenariusza, jaki w kontekście inflacji dzisiaj Państwu przedstawiłem, że to jest jakby w miarę jasne i czytelne i zrozumiałe. Dlatego teraz jeszcze na chwilkę przejdźmy do wyników inwestycyjnych portfeli modelowych, bo tutaj chciałbym Państwu właśnie zwrócić uwagę na ten ostatni miesiąc, który dzięki temu, że te portfele właśnie są skonstruowane w ten sposób, że jakby ten kluczowy element zabezpieczający portfel w okresie większej zmienności, tej negatywnej na rynkach akcji, on jest
częściowo w tych krótkich obligacjach, ale też w znacznej mierze on jest w metalach szlachetnych i w surowcach, no to właśnie kontrybucja pozytywna tych elementów spowodowała, że taka dość solidna korekta, jaka miała miejsce w trakcie kwietnia, no bo taka najbardziej zauważalna, największa, najgłębsza od 5 miesięcy, ona praktycznie nie dotknęła w jakiś istotny sposób portfeli. To są jakieś kosmetyczne minusy, jakie do 23 kwietnia włącznie zostały zanotowane. Od tego 23 już tam kilka dni sesyjnych upłynęło, kilka wzrostowych, więc kto wie, czy nawet ten kwiecień nie zamknie się nieco lepiej. Natomiast jakby tutaj też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na no, taki wymierny aspekt tego typu dywersyfikacji. Z mojej strony to wszystko. Cieszę się, że tym razem tylko niewiele przekroczyłem zakładany czas, jaki chciałem Państwu zająć na tą moją część. Teraz możemy przejść do sesji pytań i odpowiedzi. Jestem do Państwa dyspozycji. Pytania, jeżeli byście Państwo mieli, to można wpisywać w okienku czata po prawej stronie. OK, mamy pytanie. Kończy się kwiecień, więc muszę zapytać o słynne sell in May. Czy to ma jeszcze jakiś sens? Ja osobiście i my tutaj w zespole inwestycyjnym nie przywiązujemy zbyt dużej wagi do takich sezonowych anomalii. One co prawda statystycznie mają pewną istotność, czyli powiedzmy, jeżeli byśmy sobie ten rok podzielili na takie dwie części, czyli październik do kwietnia i maj do września, to ten drugi okres, czyli maj do września, jest statystycznie słabszy. Teraz nie potrafię Państwu podać precyzyjnych liczb, ale ta stopa zwrotu, średnia stopa zwrotu na przestrzeni powiedzmy ostatnich tam 80 lat z tego okresu maj-wrzesień versus październik-kwiecień jest powiedzmy o tam kilka punktów procentowych wyższa. Natomiast jakby rozbieżność pomiędzy poszczególnymi latami jest tak duża, że utrafienie w dany rok, w którym by ta anomalia rynkowa się faktycznie miała potwierdzić, to jest niemalże jak rzut monetą. W związku z tym no, nie przywiązujemy do tego większej wagi, tak samo jak nie bardzo korzystamy z innych tego typu anomalii, typu raj świętego Mikołaja czy efekt stycznia, bo to są takie czynniki, które powiedzmy no, bliżej nam do tego, żeby skorzystać z tego wtedy, jeżeli składa się oprócz tego jeszcze szereg innych kryteriów, które pozwalają podjąć taką decyzję, która by wpasowywała się właśnie w taką anomalię. Tak? Czyli powiedzmy, jeżeli mielibyśmy jakąś taką no, nadzwyczajnie pozytywną fazę rynku, która by nie niosła za sobą podobnie dobrych znamion fundamentalnych, czyli byłaby trochę taką spekulacją oderwaną od twardych danych, to oczywiście sprzedaż na takich solidnych wzrostach, biorąc pod uwagę, że prawdopodobieństwo wystąpienia korekty byłoby znaczne, miałoby sens. Tak? Natomiast tutaj w naszej ocenie, biorąc pod uwagę, że nasze portfele są dość mocno defensywnie ustawione, to tutaj nawet biorąc pod uwagę, że na ostatnim komitecie inwestycyjnym tak dość poważnie rozważaliśmy te ryzyka związane z pogłębieniem tej korekty, która trwa już od praktycznie przełomu marca i kwietnia, no to uznaliśmy, że no ta ekspozycja akcyjna jest zbyt niska, żeby ją jeszcze ścinać. I jest wielce prawdopodobne, że ta kontynuacja korekty będzie miała miejsce, ale raczej byśmy upatrywali szans na zwiększanie alokacji, szukanie jakichś okazji na dobranie do portfeli przecenionych aktywów, jeżeli właśnie to otoczenie, o którym szerzej piszemy w komentarzach, które dzisiaj do Państwa wysłaliśmy po komitecie inwestycyjnym, pozostanie pozytywne, tak jak je teraz oceniamy. Jest kolejne pytanie, prośba, czy o rynku chińskim można poprosić o słów kilka?
Jasne. Na ten chiński rynek zwracaliśmy uwagę bodajże 3 miesiące temu, pokazując wykres tego głównego indeksu giełdy w Szanghaju. To był rynek, który wtedy z perspektywy tego wykresu wyglądał dramatycznie źle. Natomiast jakby wyczuwaliśmy takie znamiona przesilenia, które w naszej ocenie było prawdopodobne, biorąc pod uwagę po pierwsze, że ta dekoniunktura trwała już bardzo długo, że ta dekoniunktura zabrała z wartości spółek, mierząc indeksami, około 50%, w niektórych wypadkach nawet więcej, ponieważ sytuacja na realnych danych makroekonomicznych nie wyglądała źle, nawet można było pokusić się o stwierdzenie, że nosiła znamiona poprawy. W związku z tym wtedy przedstawiliśmy to jako taki właśnie wykres dnia, a z drugiej strony jakby daliśmy temu wyraz, wkładając do portfeli fundusz z ekspozycją na rynki wschodzące, gdzie na tych rynkach wschodzących Chiny są takim dominującym rynkiem. Ten fundusz się bardzo fajnie zachowuje, same Chiny również. Po tym pierwszym takim silnym odbiciu, takie dobre 1,5 miesiąca trendu bocznego tam zagościło, natomiast ostatnie kilka dni to jest ponowne wybicie do góry i Chiny w ogóle są takim fajnym rynkiem, bo one są słabo skorelowane z tymi globalnymi indeksami rynków rozwiniętych. Dlatego to jest taki właśnie kolejny element układanki w tych naszych portfelach, gdzie mamy z jednej strony te takie zabezpieczenia w postaci surowców, w postaci metali szlachetnych, ale ekspozycje na rynki wschodzące, które właśnie dzięki tym Chinom mogą się zachowywać dobrze w okresie słabości rynków rozwiniętych. Właśnie mamy do czynienia w samym kwietniu z sytuacją, w której na minusie jest S&P 500, MSCI World czy takie indeksy jak Nasdaq, a rynki chińskie są na plusach. To jeszcze tam w zależności od tego, jaki indeks w Hongkongu to jest około 5%, w Chinach kontynentalnych to jest około 3%. Poszczególne fundusze tam się różnie pewnie będą zachowywały, ale generalnie chodzi właśnie o tą taką odwrotną korelację. To jest jakby taka dodatkowa wartość. Czyli jakby tak odpowiadając wprost na pytanie o rynku chińskim, uważamy, że być może to, co tam się zaczęło dziać w okolicach stycznia, lutego, to jest taki trwalszy dołek już na dłużej. Okej, szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze. Życzę udanej majówki i do usłyszenia na naszym kolejnym spotkaniu, o którym będziemy informować. Miłego wieczoru. Do usłyszenia.